Picasso jest pisarzem, którego po pierwsze trzeba umieć czytać, po drugie warto rzeczywiście przeczytać wszystko to, co on napisał już po wyjeździe z Polski. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o problem jakichś ograniczeń cenzuralnych, tego, że on pełnym głosem przemówić, że nazwał Polskę i kraje środkowej Europy obozem bez drutów. Istotne jest to, że doświadczenia współczesnej Europy z lat 50. i 60. pozwoliły mu też pogłębić rozumienie tych problemów, które fascynowały go na tyle, że uczynił je rzeczywiście samym sednem swojej literatury. I w tym kontekście te trzy utwory, nad którymi on pracuje, czyli jakby jeden i ten sam utwór, który przybiera tę trojaką postać, mogą nas fascynować, ciekawić, dlaczego tak bardzo się do właśnie tej tematyki przykładał. I powiem tutaj tylko tyle, że cały konflikt z Czesławem Petelskim, skądinąd ciekawym reżyserem, o którym za chwileczkę coś powiem, był w gruncie rzeczy konfliktem o obraz nie tyle młodego pokolenia, co tych roczników właśnie, ludzi urodzonych mniej więcej na początku lat 20. i też troszkę od nich starszy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Czesława Petelskiego i o sposób potraktowania materiału literackiego, zrobienia scenariusza i zrobienia samego filmu, trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Państwo w cenie których opracowania znajdziecie, a głównie w materiałach archiwalnych, znajdziecie takie informacje, z których jasno będzie wynikało, że Petelski, realizujący później większość filmów ze swoją żoną, Ewą, był tak zwanym reżimowym, jak to czasem mówiono, reżyserem. W praktyce oznaczało to realizację partyjnej linii w filmowych obrazach. I oczywiście to, że ta linia ideologiczna jest bardzo wyraźna i zawsze dostosowana do uchwał kolejnych zjazdów, to jest fakt nie ulegający wątpliwości. Natomiast musimy też pamiętać o drugiej stronie medalu, że był to niesłychanie sprawny reżyser. I jeżeli chodzi o bazę ludzi umarłych, będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć, że ten problem, który zasygnalizowałam, który jest w moim odczuciu bardzo ważny, jeżeli chce się to wszystko zrozumieć, odpływa, staje się dziś, cokolwiek by o tym nie sądzić, drugorzędny, bo ten film jest niezwykle sprawnie zrealizowany, broni się jako opowieść, którą czasem próbowano złośliwie nazywać egzystencjalistycznym westernem i inne dwuznaczne czy jawnie pejoratywne zwroty się pojawiały. Proszę Państwa, to jest historia, która chyba dzisiaj nabiera pewnej nowej aktualności. Nie oczywiście w odniesieniu do realiów życia społecznego, ale ci z Państwa, którzy oglądali film Dom Zły, mogą się głęboko nad różnymi sprawami zastanowić, do czego bardzo zachęcam, a tych, którzy tego filmu nie widzieli, to skłaniam do tego, żeby w krótkim czasie po bazie ludzi umarłych zobaczyć. Te filmy wchodzą w bardzo ciekawy dialog, oczywiście.
oczywiście jest drugorzędną sprawą, że taka jest intencja reżysera. I proszę Państwa, to, co, na czym zależy mi, żebyście Państwo pamiętali, żebyście Państwo zwracali na to uwagę, to fakt, że w tym filmie w jakiś przeciekawy, dialektyczny sposób łączą się dwa sprzeczne wątki. Bo z jednej strony, mimo że nie ma nazwiska Chłaski jako współscenarzysty, to jest w dużej mierze film Chłaski, ale właśnie nie tego stereotypowego, o którym gdzieś czasem czytamy, że był buntownikiem, wizjonerem. To jest film czy historia opowiedziana przez niesłychanie głębokiego, ciekawego, poszukującego człowieka. To słowo poszukującego to oczywiście wszyscy wiemy, że może oznaczać wszystko i nic, więc ja na wszelki wypadek to będę chciała doprecyzować. Myślę, że Chłasko był typowym reprezentantem swojego pokolenia. Mowa o ludziach w jego wypadku urodzonych na początku lat 30., który próbował dociec, na czym polega dziwna metamorfoza dwudziestowiecznej rzeczywistości. Dziwne, można powiedzieć, przepoczwarzanie się świata, przepoczwarzanie się języka, płynne przechodzenie człowieka od jednych ról do drugich. I gdybym miała znaleźć taki układ odniesienia literacki współczesny, do którego też chciałabym Państwa bardzo zachęcić, to musiałabym powiedzieć, że Chłasko próbował opowiadać o bardzo podobnych problemach, szukając po omacku języka, jakie Państwo znajdziecie w esejach Kertesa w języku na wygnanie. Między innymi w ogóle w tej literaturze, w jego prozie i w jego eseistyce. Jeżeli chodzi o układ odniesienia bardziej współczesny Chłasce i bardziej odnoszący się do filmu, to powiedziałabym, że to jest podobny typ pytań, podobny rodzaj dociekania nad rzeczywistością, jaki pojawił się w filmach Munka. Przywodzi mi jeszcze jeden ciekawy układ odniesienia do głowy. Oczywiście inna poetyka, inny styl i reżyser kojarzony z zupełnie innym rodzajem kina. Ale jeżeli Państwo przypomnicie sobie w tym momencie Lotną Wajdy, tak przeniesiemy się w czasie do samego początku wojny, to ten obraz rzeczywistości jako przedziwnego teatru, w którym ludzie mają tylko wrażenie, że za obrazami, które widzą i za sytuacjami, w których uczestniczą, stoi coś tajemniczego, tego nie mogą ogarnąć, co ich niepokoi i dla wyrażenia czego nie znajdują języka. To jest zresztą taki problem, o którym, czyli troszkę więcej będę chciała powiedzieć w odniesieniu do filmu Krzyż Waleczny. Proszę Państwa, jeżeli miałabym jeszcze o czymś istotnym dla Państwa wspomnieć w kontekście bazy ludzi umarłych, to zdecydowanie będzie to aktorstwo. Proszę zwrócić uwagę, że takiego, oglądając ten film, że takiego popisu gry aktorskiej, mimo że to są w ogóle złote lata polskiego kina, nie znajdziemy w zbyt wielu filmach.
się niestety składa, że odeszło wielu aktorów, którzy w tym filmie zagrali. Proszę Państwa, źle się stało, że te niuanse ideologiczne przesłoniły trochę właśnie te wartości interesującego nas tutaj filmowego obrazu i że ten dialektyczny splot, o którym mówiłam wcześniej, nie pozwala tego wszystkiego uchwycić w taki sposób i nacieszyć się jakoś tym wszystkim w taki sposób, w jaki najprawdopodobniej byłoby to możliwe, gdyby rzeczywiście istniała w pełni twórcza swoboda. I tutaj akcentuję właśnie to słowo twórcza, a nie swoboda, bo chodzi o otwarte drzwi dla sztuki, dla artystycznego przekazu, który zawsze jest w stanie wydobyć pewne prawdy o rzeczywistości, pewne treści, pewne sensy, które jeszcze jakoś tam umykają nie tyle intelektowi samemu, co możliwości wyrażenia czegoś w języku oficjalnej kultury. Także w jakiś tam sposób jest to chyba tragiczny przypadek filmu, który otarł się o pewne aspekty wielkiej sztuki, ale właśnie w tym przekłamanym, fatalistycznym obrazie, w tym obrazie skazania człowieka na klęskę, no po prostu poniósł porażkę.